W tym nagraniu nauczę się przewrotów akordu D-dur i D-mol. Ale zanim się nauczę, to chciałbym Ci coś pokazać. Pozycja zasadnicza C-dur. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje G. G, 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 C. C, 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 7, 7, F. G, 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 C. Pozycja zasadnicza to była. Pierwszy przewrót. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje G7. C, 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 7, C, F, F, G, 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 C. Drugi przewrót, C-dur. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje F, G, 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 C. I po to są właśnie potrzebne przewroty, żeby potrafić zmieniać akordy najbliższą drogą. Czyli zagrałem bardzo, bardzo szybko 3 razy 100 lat, zaczynając od pozycji zasadniczej akordu C-dur, poprzez pierwszy przewrót, później drugi przewrót. Po to są przewroty akordów, żeby zmieniać je najbliższą drogą i już zaraz Ci właśnie pokażę przewroty akordy D-dur. Ja nagrywam. No to ubieraj się, ja za dwie minuty skończę, dobra? Także teraz mi powiedz, czy jesteś szczęśliwy, gdy zmagasz się ze znalezieniem odpowiedniego przewrotu akordu, tak, żeby zagrać piosenkę akordami właśnie najbliższą drogą. A co gdyby znać tak wszystkie przewroty akordów durowych i molowych i móc sobie natychmiast wybierać przewrót akordu, tak jak ja przed chwilą zaprezentowałem właśnie na 100 lacie. Wyobraź sobie, jak mogłoby wyglądać Twoje życie, gdybyś zmieniał akordy bez skakania po pozycjach zasadniczych akordów, nie zastanawiając się nawet, jaki zastosować akurat przewrót, bo ręka sama pójdzie Ci. Pamiętam, jak jeszcze nie miałem swojego nauczyciela i sam uczyłem się ze słuchu do 1991 roku, bo internetu nie było. Ba, nie było komórek. Mało kto miał w ogóle telefon stacjonarny, taki na kablu kręcony, jak się kręciło, jak w filmach starych są. Próbowałem sobie sam grać akordami i śpiewać i używałem tylko tych akordów, które poznałem na muzyce w podstawówce, pozycje zasadnicze i nic więcej. I tak sobie skakałem po tych akordach i śpiewałem. Ile bym dał, żeby móc wtedy, żeby był, zobaczyć sobie na YouTubie, jak to zagrać, żeby był taki Belfer Gofer, który mi pokazał, jak to zagrać. Także bardzo Ci zazdroszczę, że dzisiaj masz taką możliwość. I to jeszcze w większości za darmo, bo jest YouTube, są książki, także nie musisz do mnie przyjechać, tylko sobie łączysz mnie online i to wystarczy. Także to już koniec wspominek, zapraszam Cię do lekcji. Dzień dobry, w tym filmie poznamy D-dur i jego przewroty. I D-mol też. D-dur, pozycja zasadnicza, czyli pierwszy, drugi, pierwszy, trzeci, piąty palec, D, Fis, A. Pierwszy przewrót. Przenosimy to tutaj, oczywiście D tutaj. Pierwszy, drugi, piąty, czyli Fis, A, D. Drugi przewrót. Czyli będzie A, D, Fis. No i później daj, przeniesiemy następny palec, to już będzie oktawa wyżej, pozycja zasadnicza. D-mol. Smutny. D, F, A. Pierwszy przewrót. F, A, D. I trzeci przewrót. A, D, F. I tak wyglądają przewroty D-mol. Basy. D jest nad G, czyli jest C, G, D. D-dur, D w pierwszym przewrocie, D w drugim przewrocie, D-mol, D-mol, pozycja zasadnicza, pierwszy przewrót i drugi. Ok, także tyle to w tym filmie i zapraszam Cię teraz do A-duru i A-mol. Trzymaj się, cześć. Zapraszam do kolejnego filmu. Ok, to była jedna z kilkunastu lekcji, albo z kilkunastu, kilkudziesięciu lekcji o przewrotach akordów durowych i molowych. Nauka wszystkich przewrotów akordów, a każdy akord ma dwa przewroty, to znaczy w sumie trzy, bo jest pierwsza pozycja zasadnicza, pierwszy przewrót i drugi przewrót. Także jak mówiłem na samym początku, poznanie wszystkich przewrotów akordów to jest droga do samodzielnego zmieniania akordów najbliższą drogą do Twoich ulubionych piosenek, które chcesz zagrać akordami i droga do pięknego tworzenia akompaniamentu. Choć prostego na przykład. Także zanim na dziś skończymy, chciałbym, żebyś zostawił komentarz pod tym filmem i powiedział mi,
czego nowego nauczyłeś się po obejrzeniu tego filmu, chociaż w jednym zdaniu. Więc jeżeli więc jesteś osobą, która nie zna wszystkich przewrotów i akordów i nie osiąga zadowolenia ze swojej umiejętności gry na akordeonie, to w kolejnym nagraniu wideo pokażę Ci najskuteczniejszą drogę do swobodnego grania akordami na akordeonie. Także daj teraz koniecznie kciuka, pamiętaj, zalajkuj, udostępnij i skomentuj i zostaw dzisiaj chociaż jedno zdanie na temat tej lekcji, którą Ci przed chwilą pokazałem. Trzymaj się, cześć!